Andrzej, już mam kurwa dosyć kręcenia tego gówna. Musimy się odbić. Mam długi, słuchaj, mam długi. Przejdź? Mam długi. Chodź szybciej, bo jesteśmy w stanie, będziemy tych wegan kręcić. Chodź. Przede wszystkim, tak jak mówisz, weganizm jest teraz bardzo popularny, ale powinieneś wybrać to miejsce, dlatego że to w jakiś sposób przyrządzamy potrawy dla naszych gości, w jakiś sposób staramy się zafascynować ich naszym smakiem w tej chwili. Jesteśmy już rodziną. To są ludzie, którzy cały czas mnie wspierają, są ze mną w bardzo trudnych momentach. Pełnią funkcję rodziny. Tak, to jest to określenie. Mamy wspólną filozofię. Wszyscy nie jemy mięsa. Nie dokonujemy mordu. Kiedy przeszłam na weganizm, moje życie obróciło się o 180 stopni. To jest po prostu niesamowite, co się tutaj dzieje. Nasza szefowa to jest nie tylko naszą szefową, ale w zasadzie naszym takim przewodnikiem w trudnej, krętej drodze weganizmu. Jest po prostu niesamowita. Jej uśmiech, jej radość, jej to, w jaki sposób przekazuje nam kolejne wskazówki, za którymi musimy podążać. A w zasadzie może chciałbyś ją poznać? Bardzo chętnie przydam się taki materiał. To zapraszam, chodźmy. Dziękuję. Ale uważaj, bo ona mówi tylko po angielsku. Dziękuję. Andrzej, w końcu tu mamy. To jest temat. W końcu mam jakiś ciekawy temat. Mam już dość kręcenia gówna. Będzie nagroda. Będzie jakaś nagroda. Zobaczysz. Zapraszam. Dziękuję. Hello. Oh! Hello? First of all, I will introduce myself. I'm Patrick and I want to do an interview with you about your bar. Oh! We don't need to kill animals. It's coming from nature. Like us? Imagine! Some people kill us for food. I cannot allow to people that they will do it for me, or for my children, or for my friends. I'm sorry, I'm so emotional about that, but idea is me. I don't like to eat meat. And there is some people that I know, these people also don't like to eat meat. So why not? Why not? We don't have to do it. Go. Jestem zaniepokojony po ostatnim wywiadzie. Postanowiłem przyjść tu na własną rękę, bo tutaj dzieje się coś niedobrego. Ja tam nakręcę. Odkryję prawdę. Co się tutaj dzieje?